Siemanko, cześć. Rafał Jackiewicz, dawno go tutaj nie było. Cześć, Rafał. No tak, standardowo. Rafał, ostatni raz, już nie pamiętam kiedy nagrywaliśmy, ale jak nagrywaliśmy, to powiedziałeś, że definitywnie kończysz karierę w boksie, nie wracasz, nie będziesz już nigdy walczył. No i co? Wróciłeś, walczyłeś i będziesz się jeszcze bił. Nie, zaraz. Nigdzie nie odchodziłem, żeby wracać, także od tamtej pory jeszcze nie odszedłem. Jak odejdę, to już nie wrócę i wtedy to będzie koniec, tak. Tak będzie. Jakiem jeb, tak będzie. No dobra, ale to co, skoro jeszcze nie zdążyłeś odejść, co zmusiło cię, czy co zdecydowało o tym, że postanowiłeś jednak zostać? 10 tysięcy zaliczki za ostatnią walkę, którą już wziąłem, która miała odbyć się w lutym z Kevinem Gruchałą, jednak ze względów tam na kontuzję, później wiadomo ta jebana plandemia. No i potem Kevin walczył, ale ja nie zostałem zaproszony na tę walkę, no i teoretycznie jesteśmy umówieni na kwiecień, czyli kwiecień, koniec i nie odzywaj się nic, mówię nic, to a już tyle razy kończyłeś, kwiecień, koniec i do kwietnia po prostu jeszcze walczę, teraz walczę 21 listopada, to jest Zamek Gniew, jeb w gniewie, będzie się działo, z Bartkiem Grawką rewanż za ostatnią walkę wygraną, ale zremisowaną. No właśnie, u ciebie ostatnio jest dużo tych walk wygranych, ale nie wygranych. Albo zremisowanych. Powiedz mi może ta walka w Niemczech, to jest dopiero ciekawy temat. Miałem okazję widzieć część tej walki całej, nie, ale no wał zdecydowany. Co tam się wydarzyło? Co tam się wydarzyło? Po pierwsze w imieniu Krzyśka Drzazgowskiego chciałem przeprosić tego jeża, którego Krzysiek jebnął. Albo nie, nie przepraszamy cię właśnie, nie przepraszamy. Niemieckie jeże. Walkę wygrałem, ręka powędrowała do góry. Zdziwiło mnie to, bo tak naprawdę wiedziałem, że wygrałem, ale wiadomo, jak jest w Niemczech. Jednak 3 dni później dowiedziałem się, że przez Facebook dowiedziałem się, że jednak walka jest jako brak decyzji. I później, 2 dni później po brak decyzji okazało się, że jednak jest decyzja, ale jednak walkę przegrałem, bo 5 niezależnych sędziów niemieckich zdecydowało, że walkę przegrałem. I co dziwne, wszyscy zdecydowali, że przegrałem jednomyślnie 4-2. No, byli jednomyślni. No jak to wiesz, 5 profesjonalnych niemieckich sędziów, no to się znają, co nie? Tak, znają się na pewno i oni się znają właśnie tak, zrobili to w taki sposób, jak testy na koronawirusa, tak? Czyli wszystko tak, jak potrzeba. Ale Rafał, ty podjąłeś jakieś zdecydowane kroki nawet, bo z tego co wiem, jakaś kancelaria wkroczyła. Na cele charytatywne chyba przekażesz wygraną, jeśli wygrasz oczywiście, tak? Może coś więcej na ten temat? Powiem ci tak, leżę sobie któregoś dnia po walce. Ja tak jestem człowiekiem, że nie szukam gdzieś tam awantur, nie szukam jakichś tam rzeczy, że nie wiadomo co się dzieje, ja zaraz zrobię jeszcze więcej. Ale tak sobie leżę i tak mówię, kurwa nie. Nie? I tak sobie leżę i tak poważnie, tak sobie myślę, kurwa nie, nie daruję, nie? Niby wziąłem kasę, niby walkę wygrałem, niby wszyscy wiedzieli, że wygrałem, ale tak mówię, nie, kurwa nie tym razem, nie? Zrobię coś dla sportu. Wziąłem, napisałem wiadomość, posta na Fejsa, że szukam kancelarii prawnej, która się tym zajmie. Połowę pieniędzy z odszkodowania oddam kancelarii, połowę na cel charytatywny przeznaczę. I zrobię coś, co nie zrobiłem bardzo dawno, od można powiedzieć 2000 roku chyba. Ostatni raz to zrobiłem dla sportu. Pomyślałem sobie, zrobię coś dla sportu, nie? I po prostu chcę zmiany werdyktu. I zajęła się firma Lex Sport, to jest kancelaria prawa sportowego z Gdańska. I oni się po prostu tego podjęli, oni się zajęli tym. Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że poszło pismo oficjalne i e-mail do Federacji BDB, na co nie odpowiedzieli, na co powinni odpowiedzieć, na co nie odpowiedzieli, a więc pismo poszło piętro wyżej, czyli do EBU, no i EBU odpisało, że zajmie się tą sprawą, wyjaśnieniem tej sprawy, no i teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Dobre jesteś myśli? Tak, wiesz co, znaczy zawsze jestem dobry myśl, ale jest chujowo. To sobie teraz. Tak, tak naprawdę wszystko jest po mojej stronie, bo nie było czegoś takiego, żeby była sytuacja, że jakieś wydarzenie spowodowało moją walkę wygraną. Czyli na przykład rozcięcie, czy na przykład przypadkowe zderzenie, wywrotka, czy jakiś ujemny punkt, czy liczenie. Nie, nie było czegoś takiego. Po prostu walkę wygrałem i po prostu walkę przegrałem. A więc nie mają żadnych argumentów. Także myślę, że walka jest do wygrania, a jeżeli EBU zaczniemy, jaką decyzję podejmie i co dostajemy na piśmie, wtedy idziemy do sądu oczywiście niemieckiego. A jakaś odpowiedź ze strony przeciwnika była na ten twój protest? Wiesz coś? Mieliście jakiś kontakt? Czy tam jest cisza absolutna? Jak to wygląda? Tak, wymieniliśmy się uprzejmościami na Facebooku, aż w końcu została mi złożona propozycja, żebym był cicho.
może ja powiem to swoimi słowami, ale to było ładnie napisane. Chodzi o to, żebym po prostu już dał spokój, bo Rico już ma dojść tego, Rico chce iść do przodu, chcesz mieć to za sobą, ale oni mi dadzą walkę z jakimś zawodnikiem w Niemczech, tam za jakieś mniejsze pieniądze, które walkę wygram, bo zawodnik jest taki trochę słabszy, on dawno już nie walczył, ja wygram, nie? Ale kurde, ja mówię, no zaraz, ale ja co z tą walką? Tam oczywiście pisze, nie? Tu tą walkę zostawmy, to już jest wszystko załatwione, już jest ogarnięte. Ja piszę, jakie kurwa ogarnięte, nie? Oczywiście tłumacz przetłumaczył tam jakoś tam po ich, nie po niemiecku. Ajcaj, policaj. No i zakończyłem, pierdolę to, nie chcę żadnej walki, ja chcę zmiany werdyktu, prawda? No i się na tym zakończyła moja konwersacja na mailu i na Facebooku z Rico i z jego menadżerem. No ale Rico to taka młoda, wschodząca gwiazda, nie mogłeś może darować tej walki. Machnąć ręką, niech idzie do przodu rzeczywiście. No machałem rękoma przez 6 rund, mówię, Rico, broń się, kurwa Rico. Ty, wchodzę później do szatni, nie? I łamanym niemieckim mówię, kurwa Rico, no punch, no fight, kurwa Rico, nie? Rico pokazuje mi, że on uniki robi, mówię, kurwa Rico, no nie uniki, tylko punch, kurwa, nie? I on tak coś jeszcze dziwnie powiedział, ja tam kurwa chciałem przybić piątko i tak się spojrzałem, to wypierdalać, poszedłem, naprawdę. Gdzie tu sport, pytam się. A z grawką, jak było z grawką, bo też tam był remis, a... Nie ujmując nic Bartkowi, no niestety Bartek tej walki nawet nie zremisował. Jeżeli oceniamy walkę jako ilość wyprowadzonych ciosów i chęci, no to Bartek ją wygrał oczywiście, bo wyprowadził ich dużo więcej i chęci miał, myślę, że też dużo więcej ode mnie. Ale kurwa, no za to zwycięstwo nie dajemy, tak? Dajemy zwycięstwo za trafione ciosy, za kombinację, za technikę, za całokształt, tak? Ja zadawałem dużo ciosów, bardzo dużo trafiałem, nic nie przyjmowałem. W czwartej rundzie przyjąłem na schaby, przetkało mnie. Troszeczkę odpuściłem, dlatego tą rundę można oddać Bartkowi. Piątą, no dobra, niech ma, ale pierwsza, druga, trzecia, szósta moja runda, no czwarta, no kurwa przegrana, piąta przegrana, no okej, okay, no ale no 4-2 to jest taki werdykt naprawdę sprawiedliwy. 3-3, bardzo naciągany remis, ale kurwa 6 rund przegranych przeze mnie? Brawo, panie sędzio. Kurwa, przecież to jest... Nie, jeszcze nic nie powiem, no. Tak. No ale ogólnie boks słynie z tych decyzji sędziowskich, czy nie lepiej nokautować przeciwników, Rafciu? Ja jestem psychiczny, nie fizyczny, także wiesz, no ja rozwalam psychicznie, no i to zrobiłem, no i niestety za mało to zabrakło. No nie, no widzisz, no jaki jestem, zobacz, ja dzisiaj, no jestem w ogóle, jestem szczupły, chudy i ja ewentualnie pracuję głową, wiesz jak? Walę ze łba. Powiedz, miałeś przygody w KSW, już nigdy więcej nie padły żadne propozycje walki w MMA? To znaczy, ja tam miałem kontrakt na 3 walki, ale ta pierwsza walka nie wyszła po mojej myśli. Później gdzieś tam przyszła walka, żeby zawalczyć właśnie o mistrza Europy we Włoszech. Pojechałem, wygrałem, ale przegrałem ze względu na kontuzję. Kurwa, tak się bujam do dzisiaj, kurwa. Zostawcie Titanika! Ale widziałem ostatnio wspólne zdjęcia z bonusem BGC. Już walka się nie kroi, czy się kroi? Jak to wygląda? Oczywiście nie, to tak, żeśmy się spotkali u mojego kolegi firmy Iron Pro, Grzegorz Wrzesień, pojechałem tam na prowadzenie treningu, na otwarcie klubu jego, także tak po prostu żeśmy się spotkali, pogadali, mówię bonus, mówię chodź, zakładaj rękawice, pokażę ci co straciłeś, nie? Ale on tam nie miał rękawic, nie miał sprzętu i tak żeśmy sobie po prostu pogadali, w porządku chłopak, no, jaki pierdolisz głupot, ty kurwa luju jeden, dobry jest. Ale co, jest walka z grawką rewanż, mówisz, tak. Zamek w Gniewie, oprócz tego jakieś plany sportowe większe, czy nie? Widzisz, kolejne pytanie, plany sportowe. Pytasz się, kurwa, człowieka, który planów sportowych nie ma od 6 lat, a ty się pytasz mnie o plany sportowe? Przestań. Jakie plany sportowe? Ja nie mam żadnych planów sportowych, ja już bardzo nie mam żadnych planów sportowych, ja mam plany finansowe, żeby jechać, zarobić, zawalczyć, nie dać sobie zrobić krzywdy. Oczywiście też ciała nie daję podczas walk, bo to, że ja jadę i nie jestem przygotowany, bo trenuję dzień, dwa, jeszcze zrzucam tam 3-4 czy 5 kilo przez jeden dzień. Jadę samochodem do Niemiec i walczę z wicemistrzem olimpijskim i toczę dobrą walkę przez 8 rund, to wiesz, to nie znaczy, że mam jakieś plany sportowe mieć. Nie, nie, bez przesady, teraz trenuję, teraz... Zacząłem trenować, leżeć przy las i przestałem, kurna, i... Jakby nie ten wywiad, to byś coś potrenował, co? Tak. I teraz prawdopodobnie po tym przebiorę się, lecz się nie przebiorę, bo nie się nie spociłem. Przebiorę się i pojadę do domu pewnie przez siebie. Dzięki, super. I co będziesz robił przez resztę dnia?
Wiesz co, jadę po synka do przedszkola, odbiorę go, pojedziemy na jeden plac zabaw, na drugi skatepark, na trzeci skatepark, bo mój Tygrys teraz jeździ na desce i na hulajce. Ja posiedzę, popatrzę się, pobiję mu trochę brawo, znowu gdzieś pojedziemy, coś zjemy, nie wchodzimy do sklepów tam, gdzie nie można wchodzić bez masek, także zabawiamy na wynos. Jebać maski. Chociaż sam sprzedaję, jebać koronę 60 wiusa. Ty, powiem ci, sprzedaję maski, zarabiam na tym, oczywiście, tak? Ale powiem wam tak, jebać maseczki. No. Co mówisz? Czyli nie nosisz. Kurwa, nie noszę. Przepraszam, nie będę przeklinał, bo ja jestem dorosłym człowiekiem. Tak, ale tak, nie, jebać maseczki. Ale moje kupujcie, bo czasami trzeba zakładać, no teraz wiecie, no jest kurwa pojebane czasy, naprawdę. A w jaki sposób ta pandemia, ten lockdown wpłynął na twoje interesy, czy plany, że tak powiem, finansowe, niesportowe? Wiesz co, no wiadomo, no słabo, no bo teraz wszystko ciężko, prawda? Teraz czekam na złożenie zamówienia, jeżeli chodzi o energetyki. Piwo mam w każdej chwili, także mam piwo energetyki. Mam wspólnika, który wykłada kasę, Adam Carrington, pozdrawiamy cię. Także mamy takie, można powiedzieć, duże plany, jeżeli chodzi o energetyki i jeżeli chodzi o piwo. No i teraz gdzieś tam to wszystko się klaruje, tylko wiesz, no wszystko popieprzone to jest ten czas teraz i tak naprawdę wszystko jest w zawieszeniu, ale gdzieś tam do przodu. Tak naprawdę teraz też dałem książkę do przeczytania pewnemu panu reżyserowi, pozdrawiamy panie Krzysztofie. Pani, która pracuje w telewizji, przeczytała moją książkę, powiedziała, że bardzo dobry materiał na film i powiedziała nawet, że na serial. I teraz w tej chwili czyta go pewien reżyser, który jest wstępnie zainteresowany, no i teraz czekam, aż przeczyta i podejmie decyzję. Także tak można powiedzieć, dwie rzeczy, na które liczę w moim życiu, czyli moja marka JEP, energetyki, piwko, w przyszłości wódka, izotonik, woda, prawda, tam trochę ciuchy, no i gdzieś tam film na podstawie mojej książki, także to są takie dwie rzeczy, na które mogę liczyć, bo tak naprawdę jestem biedny, sierota, nie mam nikogo, mam tylko zajebistą żonę, z którą sobie tam jakoś dajemy radę i jeżeli tego nie zrobię, no to będę musiał, kurde, walczyć dalej, kupujcie moje energetyki, nie dajcie mi już wracać na ring, kurde. Tak, nie róbcie tego. Natomiast dobrze idą te energetyki, ta marka JEP? W ogóle nazwa jest tak kontrowersyjna, że dużo osób twierdziło, że nigdy się nie przyjmie. Jak to wygląda? Jak się nie przyjmie, to ja poprawię. Ja jako jedyny producent daję gwarancję. Jak ci nie trzepnie mój energetyk, to jebnę ci ja. I teraz masz do wyboru. Z główki, z obrotówki, z klapaka i na wątrobę. I ewentualnie za dopłatą mogę dać kopa w dupę. No. No to bogaty arsenał w menu. Tak, no słuchaj, no wiesz, no ja wszystko mam, wiesz, to co trzeba. Ja potrafię się dostosować do życia, do ludzi, do tego, co się dzieje, do sytuacji. Tak mnie życie nauczyło. Także pracuję na tym. A jesteś tak, jeśli chodzi o sport, na bieżąco z wydarzeniami? Oglądasz MMA, boks? Jak to wygląda u ciebie? Nie, tam czasami tylko jak jadę, jak gdzieś tam MMA jest na przystanku, to tam się zatrzymam, tam się pośmieję, trochę poklaszczę, coś tam krzyknę i... A tak to nie. Generalnie jakoś tak powiem ci, taki wpadłem w taki, kurde, nie wiem jak to się nazwać, ale takie... Nic mi się nie chce, kompletnie nic mi się nie chce. Pół dnia siedzę w domu, pół dnia prowadzę treningi, a resztę nie robię nic. To są trzy połowy dnia, ale to jest bardzo długi dzień teraz ostatnio, to bardzo długie dni są. Ale ciężko, naprawdę nic mi się nie chce. Ja teraz przez siebie teraz nie zrobię pewnie treningu, chyba że zrobię, ale nie wiem, pewnie raczej nie. Mój trening wygląda tak, że ja generalnie przychodzę na trening, rozbieram się, przebieram, znaczy chcę zacząć odgrzewkę, ale siądę, coś tam napiszę w telefonie i tak sobie myślę, kurwa, co ja miałem zrobić, jak załatwić, tak szukam sobie coś na siłę, żebym jechał, coś załatwił, nie? I w końcu wygrywa to i jadę coś załatwić, chociaż nie mam co załatwić, to jednak coś tam zawsze bym się wykombinuje i tak trenuję, no. I ciężko jest, po prostu nic mi się nie chce, nic nie załatwiać, taki jestem wyczesany, powiem wam ostatnio, że już... Genesis jest w piątek, walki na gołe pięści plus łokcie organizowane przez Maćka Kawulskiego. Nie kusiły cię żadne takie propozycje? Mamy Wotorę, mamy Grondę, jest teraz Genesis w Polsce, a jeszcze jest chyba Krwawy Sport organizacja. Czy były jakieś propozycje? Mam nadzieję, że nie będzie żadnych propozycji, bo jak rzucą kasy, to nie wiadomo, ale ja nie chcę i nie rzucajcie mi propozycji. A zresztą ja chyba się nie nadaję już, tak wiesz, ja wiesz, jak wiesz, jak zaraz gdzieś tam moją historię, to wiesz, ja tam kiedyś dużo walk toczyłem, nie? I powiem szczerze, żadnej nie przegrałem. W tamtych czasach. Dzisiaj, no już jest dużo tych chłopaków, byłoby ciężko. Na szczęście nie muszę już nikomu nic udowadniać, ale w tamtym czasie byłem naprawdę zajebisty, byłem najlepszy. Ale powiem szczerze, nie. Mam ułożone życie, mam jakiś tam pomysł na życie, czy film na podstawie książki, czy energetyki, czy moja marka JEP. I nie potrzebuję, zaczynam całą głowę, dobrze gadam, dobrze myślę. To, że jest... Kurwa. Przerywamy wywiad, kurwa. Ale kurwa, o czym mówisz teraz? Czy dobrze gadam, dobrze myślę, czy kurde, czy że nie jestem taki jebnięty, czy co? A to wybierz sobie sam. Kurwa, ja pierdolę, nie. Sodomia i Gomoria.
na swoje pytanie tendencyjne. Tendencyjne, dobra, to jedziemy. Masz aktora jakiegoś ulubionego, który chciałbyś, żeby cię zagrał ewentualnie w tym filmie? No wiadomo, przecież kurwa Jean-Claude Van Damme. Janek, szykuj się, kurwa. Tylko wiesz co, będziesz musiał zapuścić z tyłu te dusze włosy, takie w jednym filmie miałeś, co kopałeś z tym, odchylał kurde ten płaszcz i takie włosy miałem. Ale co, myślisz, że jest to w miarę realne, że ten film powstanie w najbliższym czasie? Jak to oceniasz tak procentowo? Wiesz co, dzisiaj, no 40% zawsze. Nie, nie, ostatnio, ty, ostatnio, znasz historię moich zębów, nie? Obudziła mnie, ten radiowóz mnie obudził, obudzili mnie panowie, później skoczyłem do basenu bez wody, wyjebałem jedynkę i dwójkę, dzisiaj mam wszystkie nowe. A ty, posłuchaj, ostatnio żeśmy walczyli w centrum, nie? I posłuchaj, obudziła mnie karetka pod cmentarzem w pojemniku na ciuchy Caritas, ale jak się okazało, był to Ursus. Nie wiem, gdy się znalazł, telefon rozładowany, sam spałem i gość wyszedł z karetki, mówię, kurwa, znowu policja? Patrzę, karetka. Panie, idź pan stąd na ławkę siądź, bo po nas dzwonią. Mówię, kurwa, panie, sam se idź, ja mówię, ja to se siądź, a tu se leżę, nie? I poszedłem spać. Ty, obudziłem się, patrzę, cmentarz. Mówię, o kurwa, telefon rozładowany, kolegów nie mam. Mówię, nie wiem, co się dzieje, nie? Idę, kurde, wiesz, patrzę, a tabliczka Ursus. Mówię, o kurwa, spotkałem byś dwóch typów na tym, na ulicy. Mówię, chłopaki, dajcie mi zadzwonić, bo mówię, po żonę muszę dzwonić, żeby po nie przyjechała. Zadzwonię, mówię, kotek, wiesz co, tu będę na tym przystanku, wiesz co, tam podaj mi adres, pewnie będę spał, to weź tam zatrąb, nie? Przyjechała po mnie niedługo, niebawem, nie chwilę, za chwilę. I co się okazało? Wkurwiłem się na kolegów, że pojechali, mi zostawili, nie? A wiecie, co się stało? Na tym samym cmentarzu, obok, co ja spałem, obok cmentarza, oni spali jeden na grobie, a drugi koło grobu. Obudzili się 2 godziny później. Ale pamiętajcie, alkohol jest zły, alkohol jest bardzo niedobry, alkohol rozbija rodziny i w ogóle jest niezdrowy. To czemu się wziąłeś za produkcję alkoholu? Kurwa, kolejne tendencyjne pytanie. Powiem ci, skąd ty te pytania bierzesz, ty, kurwa? Skąd? No skąd? Mocny jeb, piwo kraftowe, browar Rebelia, pamiętajcie, kupujcie gdzie zobaczycie, a gdzie chcecie. Mam kegi jednorazowe, plastikowe i buteleczka, 6,2%, mocny jeb. Jeb jest wszędzie. No i co, no to co, czekam w takim razie na jakieś twoje większe plany finansowo-sportowe. Jak się coś ogłosi, to mam nadzieję, że się uda jeszcze spotkać. No i w ramach promocji jebo cały czas masz zaproszenie do mnie, do MMA Piwnicy, no kiedyś na live'a, mam nadzieję, że się no, uda. Zaraz, no to jest zaraz, przyjaźń i będę wpraszał, to ty kurna dzwonisz, przecież wiesz, że tylko mi piszesz, dzwonisz, piszesz adres, ja już jestem przecież, nie? Okej, w najbliższym czasie się odezwę. A i jeszcze ten, jak powiedz się przyjął mecz na jebani versus na jaranie, bo nie mieliśmy okazji się widzieć od tamtej pory. Co? A, bo my graliśmy drugą edycję. Nie, to lepiej ty mi powiedz, jak się przyjął tobie, jak tobie się podobało, bo wiesz, bo ja takie mecze, chociaż jeden żeśmy teraz nakręcili, dwa w sumie, to my takie mecze gramy, wiesz, co miesiąc. Pamiętajcie, marihuana jest zła, alkohol też jest bardzo niedobry. No chyba, że jeby, to są smaczne, jeby, tak? Jeby, podjeba, tak, podjeba. Odjeba, zacząć, dzień trzeba, pamiętajcie. Dobra, Rafał, dzięki serdecznie za wywiad i co, mam nadzieję, że jeszcze dasz radę tam wrócić na ten trening. Idę, żeby nie było. O, kurwa.